Moc historii. Dzień dobry, witamy państwa jak zwykle w niedzielę tuż po południu. Cezary Jastrzębski. z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Robert Szumielewicz. Dziś się z Mocą Historii zawitamy w okolice Sandomierza, a konkretnie do gminy Koprzywnica, gdybyśmy jeszcze bardziej chcieli to uściślić to do wsi Dmosice. No właśnie, i tak pierwsze co tutaj mi się nasuwa, no to sama nazwa. Na tym terenie sandomierskim mamy do czynienia z wieloma miejscowościami bardzo starymi. I tak jest również w przypadku Dmosic, o czym świadczy najlepiej właśnie ta końcówka C i C. I tak jest rzeczywiście również w przypadku wielu sąsiednich miejscowości, które najczęściej się tak przyjmuje w językoznawstwie, są oczywiście nazwami urobionymi które tak się najczęściej w językoznawstwie przyjmuje, mają nazwy urobione od jakichś osób. Ale to jest jeszcze taki motyw, który dotyczy nazw patronimicznych, czyli nawet jeśli była osoba, bo tak się przypuszcza, która nosiła na imię Dmosz a taka nazwa osobowa, oczywiście, już nikt nie pamięta, z wyjątkiem oczywiście naszej miejscowości, że takie nazwy funkcjonowały. To jednak nazwa miejscowości wiązała się z tym, że albo byli tutaj ci współrodowcy tego dmosza, albo też byli to poddani dmosza. I oni o sobie mówili, że to są dmosicze, tak jak to zapisano w dawnych dokumentach. Czyli nazwa potem oczywiście uległa zmianie na to dmosice. Natomiast pierwotnie, i zapisy to doskonale właśnie nam ujmują, tak była nazywana, i dzięki temu wyciągamy ten wniosek dotyczący nazwy patronimicznej, czyli chodziło bardziej nie o nazwanie miejscowości, co o wskazanie, że tutaj pewna grupa ludzi mieszka. A potem oczywiście urobiono już tę nazwę, i jak to też często bywa, i tak było też w dmosicach, że pojawiła się rodzina, która tym nazwiskiem urobionym od miejscowości się posługiwała po to, żeby wyróżnić się w klanie jakimś rodzinnym, że oni właśnie z tej okolicy pochodzą, i że mają tutaj jakieś gniazdo rodowe swoje, jakieś siedlisko, i nawet to tak przecież często bywało, że nie byli potem właścicielami, ale pisali się z tej miejscowości, żeby to gdzieś w pamięci nie zaginęło. Że oni się stąd wywodzą. Więc dmosice z tego punktu widzenia są bardzo interesującą miejscowością, bo właśnie świadczą o takich no, bardzo, bardzo odległych dziejach. No i o tych przemianach oczywiście z jednej strony w naszym języku, ale też takich przemianach dotyczących charakteru miejscowości, bo powiedzmy sobie tak, że dzisiaj nie jest to wielka miejscowość. I na dobrą sprawę z tych takich pamiątek przeszłości niewiele się tutaj zachowało, a nawet pewno byśmy jeszcze mniej wiedzieli, gdyby nie wybity nasz pisarz, związany z naszym regionem na zawsze, który bardzo często bywał w Dmosicach i pozostawił informacje na ten temat w swoich dziennikach. I stąd wiemy, jak sytuacja w Dmosicach wyglądała. No, i to częsty taki przykład właśnie, że jeśli nie zapiszemy czegoś, nie przekażemy informacji, to niestety one przepadną w tych dziejach, świat do przodu idzie. No, i nie ogląda się za siebie. W związku z tym trzeba pisać, pisać, jeszcze raz pisać, zostawiać informacje, nagrywać, filmować, żeby te dokumenty przeszłości nie umknęły i żebyśmy kiedyś mogli się odwoływać do tego, jak ta przeszłość wyglądała. Jednymi z tych dokumentów są właśnie dzienniki pisarza, o którym wspomniałeś, czyli oczywiście chodzi o Stefana Żeromskiego. A dlaczego on w dymosicach się zjawiał i dlaczego tu przyjeżdżał, to powiemy. Troszeczkę później, bo... bo to będzie XIX wiek, a no my jeszcze właśnie. do niego dojdziemy od tych dawnych czasów. Właśnie, wspomnieliśmy, że miejscowość swoją historię ma bardzo odległą. Bo jakieś pierwsze wzmianki, które ja sobie gdzieś tam wygrzebałem, mówią, że już na pewno była w XII wieku. Czy była w XII wieku, to trudno powiedzieć, bo to oczywiście to jest taka projekcja, która wiąże się z tym, że te tereny były przez władcę podarowane rycerstwu sandomierskiemu. No i w związku z tym, kiedy to nastąpiło? A no właśnie miało to miejsce na przykład w XII wieku, ale nie mamy śladu pisanego na ten temat. Choć oczywiście trzeba jeszcze pamiętać, że jesteśmy przecież trochę w specyficznym terenie, który wiąże się z tą pokrywą lesową, potężną skałą, która stanowi podstawę do bardzo urodzajnych gleb. I nieraz przecież wspominaliśmy o tym, że teren jest tutaj odlesiony, dlatego że no, po co nam lasy, skoro mamy bardzo żyzne gleby. Ale też był to teren zajmowany już w Pradziejach. Na potrzeby osadnictwa. I w związku z tym, również tak w Dmosicach sytuacja wygląda. Właściwie to tutaj nie ma jednej miejscowości, gdzie takich pradziejowych śladów by nie znaleziono. Oczywiście, no, w mniejszych czy w większych ilościach. Ja sądzę, że. Bez trudu można by odnaleźć tutaj, gdyby przeprowadzić jakieś rzeczywiście no takie szeroko zakrojone badania. Jednak trzeba pamiętać, że les to jest taka skała, która pod wpływem wody ulega daleko idącym zmianom i mogło być tak, że pod jakąś warstwą głęboką dwóch, trzech metrów spoczywa coś, co kiedyś było na powierzchni, a do czego na przykład podczas kopania fundamentów pod jakiś obiekt możemy trafić. Czyli tutaj trzeba bardzo uważać, bo rzeczywiście tych artefaktów w przeszłości można sporo znaleźć. I tak tak było rzeczywiście, że w Dmosicach pojedyncze jakieś takie artefakty znajdowano, które świadczą o tym dawnym osadnictwie. Natomiast ten XII wiek pojawia się właśnie w takim kontekście, że z racji tych urodzajnych gleb monarchowie darowywali pewne tereny za zasługi rycerstwu. No i pojawiają się ci, którzy właśnie potem posługiwali się tym nazwiskiem Dmosiccy, którzy w źródłach występują jednak dopiero w XIV wieku. Czyli tego motywu takiego między XII a XIV nie widać, ale za to ten XIV wiek w zapiskach różnego rodzaju jest dość mocno obecny, chociaż też musimy pamiętać, że nie do wszystkich dokumentów mamy dostęp, ponieważ te zapiski były przygotowane przez heraldyków działających jeszcze przed II wojną światową, kiedy to oni mieli dostęp do dokumentów zniszczonych potem. Na przykład w czasie II wojny światowej. I w związku z tym no, mamy takie informacje z drugiej ręki, musimy przyjąć, że to, co oni podali, jest do końca do zweryfikowania przez nich było weryfikowane, chociaż czasami no, jakieś literówki nawet w tych herbarzach się zdarzają. I w związku z tym no, trzeba też uważać, zanim tak na 100% przyjmiemy to, co kiedyś zapisano. No ale właśnie ci. Dmosiccy, którzy występują na przykład i w herbarzu Kacpra Niesieckiego, i w herbarzu Adama Bonieckiego, chociaż u Niesieckiego jest króciutka informacja, u Bonieckiego jest znacznie większa, posługiwali się herbem Ostoja. To jest bardzo ciekawy, też taki herb, który współcześnie, kiedy my Chcemy go opisywać, a to współcześnie też oznacza od XVI wieku. Jest opisywany w ten sposób, że na tarczy w polu czerwonym między dwoma półksiężycami złotymi barkami ku sobie w pas, czyli że te rogi są skierowane w lewo i w prawo, a nie od góry na dół. No i po środku między nimi znajduje się miecz o głowni srebrnej i Złotym Jelcu. Ale tak ten herb wygląda od XVI wieku. Wcześniej były różne jego odmiany i wynika z tego, że w tak zwanym klejnocie, czyli w tej górnej części herbu znajdował się tutaj czarny smok ziejący czerwonym ogniem. Więc mamy też taki motyw, który dotyczy tych smoków w naszej heraldyce. Jeden to jest oczywiście słynny herb Odrowąż, ale przy okazji tego herbu mamy też nawiązanie właśnie do tej kwestii dotyczącej no, już bardzo odległej mitologii, ale w tej heraldyce jest to obecne i właśnie ta rodzina, niewykluczone, że wtedy właśnie, kiedy ona jest w źródłach wymieniana w XIV wieku, takim herbem się posługiwała, że tego smoka gdzieś pokazywali. My dzisiaj mamy inne te późniejsze przedstawienia, więc często tego nie kojarzymy. No i właśnie ci Dmosiccy po raz pierwszy zostali wymienieni w takich dokumentach, które dotyczyły miejscowości, która się nazywa Jerzów a znajduje się w gminie Waśniów. Chodziło o wzajemne pretensje dotyczące tego, kto tam jest spadkobiercą tej miejscowości. No i w dokumencie jest wymieniona Machna, wdowa Strzeczkowa z synami Klemensem, Przecławem i Stanisławem. I są informacje, które dotyczą opatowa, że w opatowie właśnie odbywały się różnego rodzaju rozprawy od roku 1352 aż nawet do 1378. I z tego 1378 roku nawet mamy szczegółową relację, ponieważ znów w takich dokumentach XIX-wiecznych, w zbiorze dokumentów, który się nazywa Kodeks Dyplomatyczny Małopolski, mamy tam pod rokiem właśnie 1378 zacytowany dokument po łacinie, który został wydany w Opatowie. Dokładnie wiemy, że miało to miejsce 21 maja, a w tym dokumencie jest wymieniany też ten Stanisław, o którym przed chwilą mówiliśmy, czyli Machna i jej synowie, w tym m.in. Stanisław, który był i już jest on wymieniony dziedzicem Dmosic. Machna wcześniej też występuje jako ta, która tą wioską dysponowała. No i w tym dokumencie z 1378 roku ten Stanisław wyjaśnia pewne kwestie, które dotyczą jego córki przechny. Więc mamy piękne imiona też, Machna, Przechna, bo no Stanisław to właściwie takie normalne imię niebudzące zainteresowania, chociaż pozdrawiamy oczywiście wszystkich Stanisławów, bo to jest piękne staropolskie imię, no ale takich już tych kobiecych nie używamy, chociaż one też no, pięknie jednak świadczyłyby o takim tym naszym języku i o tej staropolszczyźnie, Gdyby dało radę takie imiona też w jakiś sposób spopularyzować. Więc tutaj Jeżów nam się kłania. To też ciekawa miejscowość. Tam będziemy musieli kiedyś zawitać, bo różne skomplikowane, właśnie te sprawy takie spadkowe z Jeżowem się wiązały. No ale zwróćmy na to uwagę, że. To jest przecież dość duża odległość, bo tutaj jesteśmy w Koprzywnicy, a tam mamy Waśniów. A jednak te rodziny, częściowo bo z tego tak wynika, były ze sobą spokrewnione no i o to tutaj właśnie chodziło, kto ma prawa do poszczególnych. Części jeżowa dłuższy czas ta sprawa się ciągnęła. Jeżeli chodzi o Demosickich, no to ta historia ich władania Dmosicami, to się ciągnie przez ładnych kilkaset lat. My się zatrzymaliśmy na razie na początku i mówiliśmy o tych sporach z kuzynami w sprawie jeżowa. No ale te dzieje z tym rodem dalej się wiążą. Tak, bo nawet jeszcze w XVIII wieku występują Dmosiccy, oni czasami byli właśnie też zapisywani tak jak początkowo miejscowość, czyli Dmoszyccy. Dmoszyce, a nie dmosice, i w związku z tym no, trzeba szukać informacji na ich temat i pod takim nazwiskiem, i pod takim. Czasami też, no, to są oczywiście kwestie dotyczące tego, jak to skryba zapisywał, bo pojawiają się też takie określenia dmościccy. Ale zawsze, kiedy się pojawia herb Ostoja, no to wiadomo, że właśnie chodzi o tych naszych, bo no raczej nie spotkałem jakiejkolwiek rodziny, która nosiłaby podobne nazwisko, chociaż takie Dmoszyce też są jeszcze w naszym kraju. Natomiast rzeczywiście tamci się posługiwali innym herbem. Więc warto o tej Ostoi pamiętać. Jest jeszcze taka jakaś informacja z XVI wieku. Wydaje mi się, że to jest właśnie skutek tego pomylenia tych dwóch miejscowości, tej naszej, sandomierskiej, czy koprzywnickiej z tą miejscowością odległą, bo raptem pojawia się tutaj w jednym tylko przypadku takie określenie, że człowiek herbu sas był właścicielem dmosic. Raczej to między bajki trzeba włożyć, natomiast warto na to zwrócić uwagę, że przez kilkaset lat oni tutaj władali, mimo że nie mamy może jakichś takich wielkich informacji na ich temat, chociaż oczywiście takie różnego rodzaju szczegóły się Zdarzają, no i szczególnie dla rodzin, to, to jest zawsze bardzo cenne. Każdy jakikolwiek motyw, jakikolwiek ślad, bo on może służyć do tego, że potem mamy jakieś powiązania z innymi kwestiami. Wobec czego tutaj też są takie moim zdaniem ciekawe kwestie, które warto byłoby rozpatrzeć. Jedna z nich dotyczy kolejnych tych właścicieli herbu Ostoja, Dmosickich, no bo Stanisław, ten o którym mówiliśmy. Miał też, no tu się dlatego często pojawiają takie problemy, bo pojawiają się czasami podobne imiona, albo imiona bratanków czy siostrzenic i wtedy mamy czasami kłopot. No i też tak jest, że Stanisław miał na przykład bratanków Piotra, Leonarda, Marcina i Mikołaja. No, i oni też częściowo, zapewne w którymś momencie, mieli jakieś pretensje do dziedziczenia tutaj w Dmosicach, ale z kolei musimy czasami tak do tego podchodzić, że są przerwy między poszczególnymi osobami. No i czasami nie do końca możemy powiązać te różne osoby. Musimy się uzbroić w cierpliwość, może uda się odnaleźć jakieś informacje bardziej szczegółowe, ale w tym przypadku akurat tutaj nam to nie grozi, przynajmniej na początku, w tym XIV wieku, bo mówiliśmy o tym, że była ta Machna i że miała synów Klemensa, Przecława i Stanisława. I teraz Stanisława już sobie troszkę załatwiliśmy, a przejdźmy do Przecława. No i wiemy, że Przecław, ale to już raczej może być nie ten Przecław, syn Machny, tylko jakiś kolejny imię po prostu się w rodzinie powtarzało bo on w 1431 roku jest wymieniany na Uniwersytecie Krakowskim czyli jakbyśmy popatrzyli na Przecława z 1378 roku no to raczej by nam nie pasowało żeby on raptem w wieku 50 lat a jeszcze trzeba by coś dodać no bo się przecież urodził jeszcze wcześniej niż 1378 żeby raptem stał się studentem dzisiaj to jest możliwe ale wtedy raczej nie więc raczej to jest kolejne pokolenie. I ten Przecław też wystąpił w gronie tych, którzy poparli Konfederację Spytka z Melsztyna, a więc tę Konfederację, o której my pamiętamy, bo przecież bitwa pod Grotnikami na naszym terenie, tę Konfederację zakończyła, czyli w 1439 roku taki podpis swój złożył, że przeciwko Zbigniewowi Oleśnickiemu i przeciwko wojskom monarszym, razem ze Spytkiem z Melsztyna, on będzie występował. Ten Przecław o tyle też jest interesujący, że widać, że on już doszedł do pewnych godności, do wyższych urzędów, bo stał się dzierżawcą starostwa Spiskiego. Spisz, czyli no, na południu naszego kraju i zapewne właśnie to starostwo w jakiś sposób wywindowało karierę Dmosickich, ponieważ córka Przecława, która miała na imię Elżbieta, a pisała się też właśnie z Dmosic, córka z małżeństwa z Katarzyną Starnowa, która była wojewodzianką krakowską, czyli ten nasz Przecław ożenił się z wojewodzianką. No to już jest wiadomo wyższa półka, a ich córka z kolei była żoną Piotra Kmity. A kiedy mówimy Piotr Kmita, no to już jest taka najwyższa półka. Natomiast nie dotyczy to tego Piotra Kmity, o którym najczęściej myślimy. Na przykład kiedy jesteśmy w Mokrsku, to tam, kiedy mowa jest o zamku, to jest mowa o tym, że właśnie Piotr Kmita ten zamek budował, no bo on tam na Wawelu czynił inwestycje, był głównym poplecznikiem królowy Bony z forcy D'Aragony, no bo był marszałkiem wielkim koronnym, wcześniej wojewodą krakowskim, wojewodą sandomierskim, pełnił różne ważne urzędy, więc nie chodzi o tego, tylko o znów nieco wcześniejszego, dlatego że ten poplecznik Bony, on był, Bratankiem Piotra Kmity, który ożenił się z tą Elżbietą Zdmosic. Czyli to jest pokolenie troszeczkę wcześniejsze, natomiast tamten Piotr Kmita też był wojewodą krakowskim, też był marszałkiem. Natomiast on zmarł w 1505 roku, a ten poplecznik Bony zmarł w 1553. Czyli różnica no jest prawie 50 lat. Stąd musimy pamiętać, żeby no nie wprowadzać tutaj sobie zamieszania, ale jednak Piotr Kmita. Wojewoda Krakowski, no to już jest bardzo, bardzo wysoka półka. Za czasów tego drugiego Piotra, no to Kmitowie należeli do najbogatszych ludzi w naszym kraju. Chociaż temu Piotrowi, który nas interesuje, mężowi Elżbiety, też nie trzeba niczego odmawiać, no bo miał 33 wioski w Małopolsce. Ten późniejszy miał tylko 28, czyli ten nasz wypadałby lepiej. Tamten też Kmitał tak bardzo dobrze jest znany w Bieszczadach, bo właśnie był posiadaczem wielu wiosek też w tamtym terenie. No i kiedy mowa jest o Kmitach, to właśnie o tej rodzinie. Czyli zwróćmy uwagę na to, że Zdmosic. Te powiązania, te goligacje, one no, wypłynęły na bardzo szerokie wody i siłą rzeczy o Dmosicach była mowa, no bo skoro Elżbieta się pisała z Dmosic, no to wiadomo, że wszyscy już się tym interesowali, a co to za miejscowość, a gdzie się znajduje, a gdzie są te ziemie. Tym bardziej, że no, potem będziemy też to widzieć u Żeromskiego, który zakochał się, bo to taki będzie motyw romantyczny, ale jednak od razu w dziennikach zapisał, ile posagu ma panna. Miłość miłością, ale w którymś momencie co z tego będzie wynikało z punktu widzenia takiego komercyjnego, lub co może wyniknąć. Stąd to było bardzo ważne, żeby tak próbować oszacować majątek. No i w związku z tym zawsze nas interesują te kwestie. No i możemy coś powiedzieć może nie w XIV wieku, ale w późniejszym stuleciu. No bo oczywiście możemy sięgnąć po. Tyle razy przez nas odmienianego Jana Długosza, który też na ten temat, jeśli chodzi o Mosicę, coś napisał. To w takim razie. Zaglądamy do naszego nieocenionego Jana Długosza. Tak jak już wspominaliśmy, tak jak wspomniałeś, wielokrotnie też korzystamy z tego jego dzieła, no bo tam mamy konkretne dane i wiemy, co w danym czasie, w danej miejscowości się działo. No i oczywiście Długosz pisał nadal, że dziedzicami Dmosic są przedstawiciele rodziny posługującej się herbem Ostoja. Jeszcze chcę dodać, że a właśnie ten Piotr Kmita, o którym mówiliśmy, on ma właściwie taką swoją fotografię, ponieważ ma płytę nagrobną, która znajduje się na Wawelu, więc możemy zobaczyć, jak ten mąż Elżbiety z Dmosic wyglądał, a te szczegóły niestety takie nie do końca pełne dotyczące sytuacji społeczno-ekonomicznej Dmosic rzeczywiście u Długosza przy okazji opisu parafii w Sulisławicach, bo Dmosice do tej parafii należały i ciągle należą. Długosz nam pozostawił. No i co tutaj zapisał? Zapisał, że jej dziedzicami, czyli wioski Dmosice, ale on pisał Dmosicze, tak jak właśnie mówiliśmy, to była ta pierwotna nazwa. Byli Jakub i Jan i zostawił wykropkowane miejsce, czyli być może, że używali oni już jakiegoś nazwiska, albo być może, że jeszcze ktoś był właścicielem, na przykład jakiś brat albo siostra albo matka i może chciał tam sobie coś jeszcze dopisać. Natomiast mamy tylko te kropeczki. Nie wiadomo czy rzeczywiście to wystarczało i nie musiał już nic dopisywać, czy jednak jeszcze czekał na jakieś szczegółowe informacje, bo musimy pamiętać, że tam gdzie Jan długoż był, to był ale bardzo często no, prosił różne osoby, podlegające mu w jakiś sposób, żeby one dostarczały informacje, i potem sobie na tę kalkę, którą miał, bo to była taka kalka, więc nawet nie znając łaciny, kiedy opanujemy już takie podstawowe zwroty, to w pewnym momencie da radę jakoś sobie poradzić z tym wydawnictwem, o którym ciągle powtarzamy, że trochę tak po prostu dziwnie to wygląda, że mamy nieprzetłumaczone, tak wspaniałe i ważne dzieło. Trzeba by się za to kiedyś w wolnych chwilach zabrać i takie dzieło powinniśmy otrzymać. No i co jest oprócz tego tutaj u Długosza? Są w tej wiosce, Długosz pisze, łany kmiece. Niestety nie napisał ile, to też by było ważne. Jest także jedna karczma, są także zagrodnicy i są dwa folwarki rycerskie. Czyli świadczy to o takim no właśnie rozdrobnieniu, że tych właścicieli było kilku, skoro Jan i Jakub, no to znaczy, że każdy z nich dysponował pewną częścią, i w tej swojej części miał odrębny folwark rycerski. Nie ma tutaj tego określenia, o którym czasami mówimy na przykład Predium Unum Militare albo unicum, czyli folwark rycerski wyjątkowy. I tu zawsze mówimy, że to określenie oznacza, że była tu jakaś siedziba wyjątkowa, czyli w kategoriach na przykład grudek stożkowaty, a więc siedziba reprezentacyjna wieża, w której właściciel mieszkał, ale oprócz tego obronna, czyli na przykład wykonana fosa, kiedy budowano tę wieżę, no to wybierano ziemię i wykonywano fosę, nadsypywano ten środek. Tutaj takiej informacji nie ma, ale to określenie, że są dwa folwarki rycerskie, też nam wskazuje na to, że jednak przywiązanie tych Dmosickich do Dmosic było bardzo duże. No i dalej Długoż napisał, że cała dziesięcina snopowa i konopna z Dmosic szła na kościół w Sulisławicach, a wysokość tej dziesięciny wynosi no i znowu są trzy kropeczki. Wielka szkoda, bo my często o tym mówimy, że w zależności od tego, jak duża to była danina, no to w jakiś sposób możemy ocenić wielkość na przykład miejscowości, czy jej zasobność na pewno, ale też wielkość, bo to w jakiś sposób ze sobą było powiązane. Stąd no, szkoda, że w dwóch miejscach kropeczki akurat w Dmosicach Długosz nam musiał zostawić i nic tutaj więcej nie możemy dodać. No tutaj w Dmosicach, niestety, Jan Długosz nam pozostawił dwa znaki zapytania w związku z tymi dwoma miejscami wykropkowanymi, ale i tak, mimo wszystko, coś udało nam się Państwu przybliżyć. Ale cały czas jesteśmy w wieku no maksymalnie 15, bo w 1480 roku zmarł Jan Długosz, a rozpoczęliśmy przecież od Dmosickich, którzy pojawiają się tutaj w XIV wieku. No ale przewijają się przez wieki, bo mamy też dane aż do wieku XVIII. I tutaj oczywiście czasami to są takie pojedyncze wzmianki, ale bardzo interesujące, bo na przykład 1508 rok. O tym XVI wieku my też często wspominamy, bo mamy dokumenty dzięki tak zwanym rejestrom poborowym. I tam wprawdzie no, nie ma zbyt wielu informacji, ale właściciele na przykład się pojawiają. I stąd wiemy, że w 1508 roku właścicielami Dmosic byli dwaj bracia: Mikołaj i Wojciech. Zwróćmy uwagę na to, że cały czas widać, że nie jedna osoba, tylko no, dwie lub trzy osoby dziedziczyły tutaj w Dmosicach. A więc ten no, areał musiał być jakiś ważny. I to terytorium musiało być ważne, bo wiemy skądinąd, że te osoby też były właścicielami lub współwłaścicielami wielu innych sąsiednich miejscowości. Więc oni częściowo tutaj dziedziczyli, ale jednak pisali się z Dmosic. To było dla nich to rodzinne najważniejsze gniazdo. No i między innymi, właśnie potem z końca XVI wieku, z 1578 roku, pochodzi informacja o Bartłomieju Dmosickim. On był wtedy wymieniony jako jedyny właściciel, ale zapisano przy nim, że Dmosicki lub Tudorowski. Czyli, że w którymś momencie być może, tak jak wspominaliśmy, on z kolei chciał się wyodrębnić z rodziny i zaznaczyć jakieś swoje inne powiązania, niewykluczone, że no właśnie z tym Tudorowym, który może nie tak blisko, ale jednak między Sandomierzem a Opatowem się znajduje. Tam no, jest do tej pory zachowana część zamku. Więc to jest taka no, interesująca, też ważna miejscowość, i w związku z tym to nazwisko może się pojawiać w kontekście właśnie tego prawa, jakiegoś jego do, do posiadania tamtego terenu. No i z XVII wieku mamy informacje też, tak, szukamy zawsze jakichś zasług, czy też no, jakichś dodatkowych informacji dotyczących naszych poprzedników. Więc mamy wtedy Kazimierza Zdmosic, który był deputatem do Trybunału Koronnego. Trybunał Koronny to była taka najważniejsza instytucja sądowa apelacyjna. W koronie, a później ona powołana została też na Litwie, no więc świadczy to o tym, że posiadał odpowiednie umiejętności i talent, który został wykorzystany. Przy okazji jego życiorysu pojawia się potem informacja, że został kanonikiem płockim i sekretarzem królewskim. No to już też widać, że sięgał po taką karierę ogólnopolską, a w końcu został archidiakonem płockim, czyli ta ścieżka kariery duchownej dobrze się rozwijała w jego przypadku, i o Mosicach dzięki temu słyszeli gdzieś tam w odległych okolicach, bo on tego kontaktu z rodzinną miejscowością, w sensie właśnie podawania informacji, że stąd się wywodzi, nie zrywał. Mamy też takie informacje, oczywiście, które możemy znaleźć też w dokumentacji parafialnej. Rzecz jasna, że one no, niestety nie są zbyt odległe, bo te akta ulegały destrukcji. Ale czasami proboszczowie wpisywali wiadomości, które dzisiaj budzą nasze szczególne zainteresowanie, tym bardziej, gdy jesteśmy w takim okresie światowej epidemii. A możemy w aktach tych Sulisławic wyczytać, że w 1720 roku tak to zapisano podczas oktawy narodzenia Najświętszej Maryi Panny zaczęło się morowe powietrze we wsi Dmosice. Czyli ewidentnie stwierdzono, że tutaj epidemia się rozpoczęła. Być może, że no właśnie ktoś mający jakieś szerokie kontakty, czyli z tych dmosic gdzieś podróżujący, wyjeżdżający, o właśnie robiący karierę, przywlokł tutaj jakąś chorobę zakaźną. Zapisano w dokumentacji, że morowe powietrze trwało do 1721 roku. W tym czasie umarło 31 osób których wiele było na odpuście w Sulisławicach na narodzenie Matki Boskiej. Czyli być może, że nie tyle ktoś przywiózł, co właśnie przywiózł, ale do Sulisławic. I teraz jakaś osoba z Dmosic się zaraziła, no i potem 31 osób zmarło. Których wiele było na odpuście w Sulisławicach na narodzenie Matki Boskiej i wyspowiadało się. W pobliskiej wiosce w wulce Gieraszowskiej w jednej chałupie zmarło trzy osoby które były w Dmosicach, no więc one ewidentnie się już od mieszkańców Dmosic zaraziły. W samych Sulisławicach nie było przypadku zarazy, no więc raczej to właśnie było w ten sposób, że ten wianuszek, ten sznureczek poszedł w stronę Dmosic, no i tak tragicznie dla mieszkańców się to skończyło. No 31 osób, weźmy pod uwagę fakt, że no, dzisiaj w Dmosicach mieszka około 200 osób, ponad 200 osób. I tak to mniej więcej wyglądało właśnie, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. Około 100, 100 kilkudziesięciu. Takie dane się przewijają przez całe stulecia. Więc jeśli to było 30 osób, no to bardzo duży procent mieszkańców niestety zakończył swoje życie z powodu tej zarazy. Potem mamy też taką ostatnią informację dotyczącą przedstawicielki rodu, która była właścicielką Dmosic. Zaczęliśmy przecież też od kobiety. No i na kobiecie skończymy w 1742 roku. Miejscowość należała do Anny Dmosickiej, która była żoną Antoniego Dobrzańskiego. Więc potem te już zapewne koligacje skończyły się, bo nie mamy żadnych wzmianek od Mosickich kolejnych w następnych jakichś dokumentach dotyczących tej okolicy. Więc albo nie było męskiego potomka. Albo na przykład też mogło być tak, że ktoś podjął decyzję o tym, że sprzedaje teren i w inne miejsce się przenosi. Trzeba by tutaj dokładnie teraz może prześledzić jeszcze jakieś informacje dotyczące Dmosickich, ale w herbarzach no niestety właśnie ich nie ma. Oni się kończą mniej więcej na tym XVIII wieku. Więcej jest informacji o wcześniejszych stuleciach niż o tych czasach nam bliższym. Ale. Wiemy, że na przykład rodzina Dębickich tutaj w Dzmosicach gospodarowała, czyli to byli dziedzice, w połowie XIX wieku. Wtedy było 14 zagród i 65 mieszkańców, czyli nawet poniżej setki. Potem właścicielką była Szymańska, wtedy było też 16 domów, ale ciągle był ten folwark. Wcześniej wprawdzie dwa, natomiast nieustannie folwark jest wymieniany. Potem też jest wymieniany. Folwark, kolonia oraz wieś. Mamy taką publikację, słownik krajoznawczy Sandomierszczyzny Laskowskiego z 1929 roku. No i on wtedy wyraźnie wskazał na trzy części w Dmosicach, pisząc, że jest Folwark, od tego zaczął, i że są tutaj dwa domy, 39 mieszkańców, w tym dwóch mieszkańców wyznania mojżeszowego. Pisał też o kolonii, no i ona już była rozrośnięta, bo domów było 17 mieszkańców 119, w tym trzech mieszkańców wyznania mojżeszowego, i była wieś. Domów 10, mieszkańców 74. Czyli tak, dotarliśmy do wieku XIX, no i tutaj w tym stuleciu. Wspominaliśmy o naszym znamienitym pisarzu. Chodzi oczywiście o Stefana Żeromskiego, który w Dmosicach bywał niejednokrotnie. Ale nie bywał tutaj dlatego, że mu się Dmosice podobały, ale że mu się podobała pewna panna. A ta panna pochodziła z rodu pancerów. To rodzina, która prawdopodobnie przywędrowała do nas z Niderlandów. Chociaż no, nie natrafiłem na takie informacje, kiedy oni szlachectwo otrzymali, bo wiadomo, że już w XIX wieku herbem się posługiwali herbem własnym, pancer. Wcześniej zapisywałem jako panzer, a no, w tym XIX wieku już przez C. Więc ta rodzina w 1880 roku, kiedy już nastąpiło uwłaszczenie chłopów po powstaniu styczniowym, no i majątki pewne można było kupować, oni kupili folwark i gospodarowali wtedy w tym czasie, kiedy właśnie Stefan Żeromski też Dmosice odwiedzał. Przy czym też jest to o tyle istotne, że to właśnie pancerowie uruchomili tutaj taką produkcję, która trochę ślad pozostawia, dlatego że okazało się, a XIX wiek też był taki, że no nie tylko szukano zysków z roli w postaci jakichś upraw czy hodowli, ale próbowano takie no, uprzemysłowione jakieś metody wprowadzać, żeby z przemysłu również czerpać dochody. No i wpadli wtedy na pomysł, że są tutaj złoża piaskowca. I w związku z tym można by ten piaskowiec na przykład jako nawóz wykorzystywać, no bo tak rzeczywiście po rozdrobnieniu i tak dalej, i tak dalej, skąd się biorą nawozy dolomitowe? No właśnie, ze skały, która jest dolomitem. Ale myśleli też o trochę takim przemyśle, ponieważ jakąś glinkę też znaleźli o ceramice, z tej ceramiki w końcu zrezygnowali. No i również z tych nawozów, a głównie to był materiał taki budowlany. I stąd w okolicy, gdzie po pierwsze, takich złóż, kamieniołomów, skał nie ma, a jeśli to jest jakiś taki bardzo porowaty, który niestety nie jest trwały. Po drugie, nie ma też lasów, żeby drewniane budownictwo się rozwijało, więc to był bardzo cenny materiał. I trochę na tym robili interesy. A mamy też pozostałości po tej działalności, dlatego że jak są tutaj różne takie oczka wodne, oprócz oczywiście wspaniałych wąwozów, jeden jest taki bardzo charakterystyczny od środka wsi na północ biegnący piękny, wspaniały, przypominający no właśnie to, z czym Sandomierszczyzna się bardzo mocno kojarzy, to właśnie widzimy takie oczka wodne jako pozostałość łomików różnego rodzaju. To jest takie niezwykle urokliwe, że mamy tu wąwozy oraz jeszcze taki właśnie ciekawy teren. No i właśnie przedstawicielką rodziny pancerów była ta, którą uczuciem Obdarzył zresztą obopólnym, bo ona też się zakochała w Stefanie, Stefan Żeromski. No i tutaj ciekawe opisy Dmosic, ale również Heleny Pancerówny znajdziemy w jego dziennikach. W dziennikach po pierwsze była opisywana, a z drugiej strony stała się pierwowzorem Heleny Dewitt. Z popiołów. Zresztą tamta Helena, i tu od razu możemy powiedzieć, że to uczucie no, nie zaowocowało jakimś stałym związkiem, i że romski uśmiercił tę Helenę z popiołów. Ona rzuciła się w przepaść tatrzańską. Niewykluczone, że no. Było to związane z tym, że to uczucie no, przeżywało różnego rodzaju trudności, i w związku z tym, no może tak postanowił to zrobić, ale jak nawet bierzemy pod uwagę to imię, kiedy czytamy takie opisy, zarówno w popiołach, jak i w takiej noweli w sidłach niedoli, no to właśnie to są opisy dmosic. No bo Żeromski, i to doskonale widzimy w dziennikach, szczegółowo opisywał, to no praktycznie każdy dzień, a nawet jeśli pisał za dwa czy za trzy dni, to odnosił się do tego, co było wcześniej. Stąd mamy tutaj informacje dotyczące tego, no jaki bal był, kto był na tym balu, jak tutaj sytuacja wyglądała, że jadł leniwe pierogi, które ta Helena właśnie przygotowała. Jak wyglądała Helena? No i w związku z tym możemy zacytować z dzienników właśnie to, co on zanotował. Mimo, że musimy o tym pamiętać, to też z dzienników wychodzi bardzo dobrze, że początkowo no tak nie podchodził może z jakimś Szalonym uczuciem, nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Nie był to jakiś piorun, który trafił Stefana Żeromskiego, kiedy on stanął na progu dworu w Dmosicach, tylko widać to wyraźnie właśnie na podstawie dziennika, że w pewnym momencie jedna, druga, trzecia wizyta i już był zakochany. Trzeba też pamiętać, że wtedy uwikłany był Żeromski w taki związek z żoną swojego brata ciotecznego. On tu w ogóle przebywał z powodu właśnie rodziny Trepków, czyli tej rodziny spokrewnionej, i dlatego. Pojawiał się tutaj głównie w Hobrzanach i stąd wyruszał między innymi właśnie do Dmosic. No i w dziennikach też to opisuje. Wprawdzie zaklina się, że nigdy nie zdradził swojego brata ciotecznego Józefa trepki, no ale z tych opisów wynika, że no, było blisko, było bardzo blisko. I to był też ten motyw właśnie takiej Michaliny, właśnie żony tego trepki, która była z pancerów, więc to była siostra Heleny. Młodszej, bo Helena miała 16 lat, Stefan Żeromski to był 1888 rok, czyli miał wtedy 24 lata, był starszy o 8 lat od Heleny, no ale rzeczywiście był z jednej strony właśnie taki, to widać w tych opisach dziennikowych, Taki zdenerwowany tą sytuacją, nie do końca wiedzący, co ma zrobić. No to były te silne hamulce rodzinne, a z drugiej strony, w pewnym momencie, właśnie ten widok Heleny spowodował, że uczucie jego skierowało się w stronę innej, Osoby z rodziny pancerów, no i właśnie jak to opisywał, jak ta sytuacja wyglądała. Może już przenieśmy się 15 września 1888 roku, sobota, to było to pierwsze spotkanie, ale przenieśmy się do czwartku 20 września. Znacie tę bajeczkę? To posłuchajcie. Prześliczna figurka, taka, o jakiej marzy się, patrząc na nią, a tęskni, gdy się na chwilę odwróci głowę. Płowe włosy, uczesane gładko, niebieskie oczy, z tych, co zadają wieczną zagadkę, nad rozwiązaniem której darmo się męczysz, bo znaczy tylko tyle: jesteś zbyt głupi, aby rozumieć, czego ja chcę. Usta jak dwie kulki dzikiej róży, co to na pozór są stworzone do pocałunku. Wołają cię z daleka, pachną i czerwienią się jak owoc dzikiej róży, lecz nie radzę ci całować, bo cię pokłują kolce dzikiej róży. Piąty numer rękawiczek. No, już to ocenił dokładnie. Maleńkie pantofelki, długi popielaty płaszczyk, 16 lat, 3000 rubli posagu. No, ten merkantylny wymiar musiał się pojawić. Skończona pensja w Piotrkowie i nazywa się to Helena. Mimo, że wcześniej o niej, w tę sobotę wcześniejszą napisało, że to jest koza. Ale to było pierwsze wrażenie, a drugie już było rzeczywiście całkiem inne. Wróciliśmy po nabożeństwie do odmosic, zjedliśmy obiad i poszli na huśtawkę do ogrodu. Śliczna to rzecz ta huśtawka, i tu będą takie może nie dla dzieci: fragmenty. Widzisz rdzawe pończoszki aż do podwiązek. Huśtając, gdy się ławeczka z taką osóbką zbliża do ciebie, możesz bezkarnie całować w ramię. Czasem przez nieuwagę ujmować za pantofelek, za co czeka cię odwrócenie główki i groźne, ej! Zresztą możesz szeptać cicho do ucha, co ci przyniesie na usta radosny śmiech duszy. No i tak to się rozwijało, że no, skradał gdzieś tam pocałunki, ale absolutnie no, nie takie, o których myślimy tylko pocałunki, w rękę. Raz zdarzyło się tam pod koniec tych spotkań, że rzeczywiście był to już pocałunek z prawdziwego zdarzenia, i rozpoczęła się korespondencja, dlatego, że Romski musiał wrócić. Opuścić sandomierskie okolice, wrócić do Warszawy, i w związku z tym zauważył i ustalił to też z Heleną, że rodzina nie czyta korespondencji, która do niej przychodzi. W pewnym momencie była taka sytuacja, kiedy tam cały dzień ze sobą przebywali, chodzili, rozmawiali, on właśnie tak to opisuje, że tak jakby świata nie widzieli, jakby tych, tych osób innych nie było, że przyniesiono list od koleżanki. No, i po prostu najzwyczajniej w świecie nikt nie otwierał tego listu, nie czytał, więc no, można było korespondować ze sobą, i tak rzeczywiście było, co ustaliła potem szczegółowo Barbara Wachowicz, Kazimiera Zapałowa też pisała na ten temat, że pisali do siebie, tych listów było bardzo dużo. Romski nawet się zastanawiał, czy nie zostać rolnikiem. I czy nie ożenić się i czy nie osiąść na wsi, no ale ten wir warszawski, talent, to wszystko go już wciągnęło i z tego zrezygnował. Helena wyszła za mąż, za Polaka, Bronisława Kaczyńskiego, który służył w carskiej armii. I w 1891 roku, kiedy ten ślub w Sulisowicach miał miejsce, ona spaliła wszystkie listy, które otrzymała od Żeromskiego, jakby zamknęła za sobą ten rozdział życia. Potem te losy były takie skomplikowane, tak żeby skrócić może tę opowieść, chociaż są fascynujące. Przeniosła się pod Moskwę, tam ten jej mąż służył, doczekali się syna Jarosława. Potem opuściła męża tuż przed I wojną światową, bo miała cały czas kontakt z rodziną i co jakiś czas przyjeżdżała do, do kraju i już pozostała. Między innymi podczas I wojny światowej pełniła służbę sanitariuszki. Podczas II wojny, To samo. podczas powstania warszawskiego po II wojnie światowej syn ją odnalazł syn Jarosław, który też był wojskowym, walczył we wrześniu 1939 roku w polskim wojsku i przebywali ze sobą w Inowrocławiu. Okazało się, że on stracił wzrok na skutek działań wojennych, więc Helena postanowiła nie być ciężarem dla rodziny, no i zmarła w Celestynowie w 1958 roku, ale w 1956 roku, dwa lata przed śmiercią ukazały się dzienniki Stefana Żeromskiego, tom, który krewna, ta właśnie Barbara Wachowicz to opisuje, krewna zawiozła swojej cioci i opowiadała właśnie potem Barbarze Wachowicz, jak to było, kiedy przeglądała te fragmenty, gdy Żeromski opisywał Dmosice, opisywał te sytuacje związane z Heleną i wspominała właśnie, że pochyliła się w pewnym momencie właśnie nad jedną stroną i powiedziała, tak go kochałam, więc no raczej to było uczucie. Jedno z pierwszych, niewykluczone, że w ogóle pierwsze w jej życiu, które jednak zaważyło całkowicie na tym, kogo darzyła taką wielką miłością przez całe życie: Stefana Żoromskiego, który o Dmosicach właśnie szczegółowo wszystko pisał, stąd między innymi też mamy takie informacje dotyczące dworu. On dzisiaj nie istnieje, tam jest tylko kilka drzew w środku wsi, ale jest taka fotografia z lat międzywojennych na podstawie tej fotografii. No, są reprodukcje tego dworu, maluje się ten dwór, rysuje, więc taki no, typowy szlachecki dwór, cztery pary podwójnych okien, czyli osiem okien, taki ganek potężny, dach kryty gontem. Niestety, no, z żalem trzeba powiedzieć, że dwór przetrwał w II wojnę światową. Ale potem był już w coraz większej ruinie, no i w końcu został rozebrany. Chociaż mieszkańcy jeszcze niedawno, ponieważ taką małą monografię na temat dmosic, przygotował Józef Myjak, znany badacz i popularyzator ziemi sandomierskiej, malutka monografia Dmosicy, ale jednak ciekawe różne informacje, i Józef Myjak właśnie wspominał o tym, że jeszcze opowiadali mu niektórzy, jak tutaj chodzili do szkoły po II wojnie światowej, że były różnego rodzaju zebrania, no ale niestety dwór już był w a nie, nie nadającym się do czegokolwiek. I tak właśnie teraz Dmosice wyglądają, że te różne pamiątki przeszłości. No jest tu oczywiście figura świętego Antoniego, prawdopodobnie z XIX wieku, ale niewiele więcej jest. Więc dzięki żaromskiemu przenosimy się tutaj w ten świat przeszłości Dmosic i mamy szczegółowe informacje. No więc wielki pisarz, nasz rodak zapisał się również w Dmosicach w ten szczególny sposób. I na tym już niestety musimy kończyć dzisiejszy program. Dziękujemy za uwagę. Cezary Jastrzębski, Robert Szumielewicz i Tomasz Tamborski, który program zrealizował.